formę sztuki, która jest znana na całym świecie. Ją słuchają w Japonii, w Singapurze, w Ameryce Południowej. Jest to muzyka wywodząca się z kręgów kultury młodych ludzi na zachodzie grających sztukę nawiązującą do muzyki rockowej, a ta jest przecież znana, że nawiązywała do muzyki bluesowej, a muzyka bluesowa do ludowej i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, muzyka metalowa ma dalej więź z tradycją równie długą jak psalmy. Chciałoby się powiedzieć, że skoro gramy tą sztukę w całym kraju i na powiedzmy 99% naszych koncertów to są koncerty udane, nie czyniące takich szkód na duszy, jakie niektórzy uważają, to świadczy o tym, że sztuka nasza spełnia jakby oczekiwania i pokładane w niej nadzieje. Co to za nadzieja? Ano to, że ludzie ze sobą się integrują, bawią, niezależnie od wieku, niezależnie od myśli, od sekretnej gnozy, niezależnie od tego, co sobie wyobrażają o świecie, po prostu przychodzą, bawią, egzaltują się, czynią to, co, z czego charakterystyczna jest sztuka rockowa. Krótko mówiąc, jest to dobry moment, kiedy na linii podziałów politycznych czy innych, finansowych i tak dalej, ludzie się różnicują, czasem nie za bardzo dobry sposób. Polityka jest miejscem, w którym starcie między jednymi grupami a drugimi jest często wyrazem własnych poglądów. I to jest, nikt nie kwestionuje, że jakąś kulturę polityczną trzeba mieć, żeby się nie pozabijać w tym wszystkim. Otóż kultura jest też środkiem dobrym wyrazu do różnicowania się. Także nasz zespół, aczkolwiek wyraża poglądy czasami krytyczne, bardzo krytyczne w stosunku do sytuacji politycznej, czy religijnej, etyczno-moralnej w tym kraju, to jednak nie przekracza granicy, którą wyznacza prawo.